Już w piątym filmie z tego 7-dniowego maratonu. Jak pewnie większość z Was wie, to właśnie skarpetki stały się ostatnio bardzo pożądaną częścią naszej garderoby. Często nosimy je do spodni, które odsłaniają nam kostkę, a w rzeczywistości odsłaniają właśnie te nasze skarpetki. I często ludzie są w stanie naprawdę zapłacić wiele pieniędzy za takie kolorowe skarpetki. I przyznam, że mi również się to bardzo podoba. Szukałam po internecie skarpetek z różnymi koralikami przyszytymi, czy jakimiś perełkami, brylancikami itd. I stwierdziłam, że mogę przecież zrobić takie sama. I za sekundę pokażę Wam moje trzy pomysły na zrobienie takich skarpetek. I co, zapraszam już Was do obejrzenia tego filmu. Do stworzenia takich trzech par skarpetek będzie Wam potrzebna duża ilość brylancików. Mogą to też być koraliki lub jeszcze inne brylanciki i perełki, ale przede wszystkim gorący klej. Jak już pewnie sami się domyśliliście, jedyne co trzeba zrobić to oczywiście przykleić wszystko na gorący klej. Na początku posegregowałam sobie te wszystkie dodatki grupkami, połączyłam białe koraliki z białymi perełkami. Wybrałam to, co najbardziej moim zdaniem do siebie pasowało i przyklejając pamiętajcie, aby używać dosyć sporej ilości kleju, żeby mieć pewność, że nic nam się nie odklei i będzie nam się to wtedy trzymać również podczas prania. Wbrew pozorom nie zajmuje to tak dużo czasu, jak może nam się wydawać, a myślę, że efekt jest naprawdę tego wart i tak prezentują się skończone skarpetki. Ja pierwszą taką parę skarpetek zrobiłam sobie około rok temu i przyznam, że myślałam, że robię to tak na chwilę, że wrzucę skarpetki do prania, wszystko poodpada, ale dobra, że to będą takie skarpetki na jeden raz. Aczkolwiek ku mojemu zdziwieniu, po wielu praniach nie odpadło kompletnie nic. Więc można powiedzieć, że po takim roku testowania skarpetek z przyklejonymi na gorący klej brylancikami przychodzę do Was z podsumowaniem, że to działa, to się nie odkleja, ale też tutaj mam jedną uwagę, ponieważ zauważyłam, że jeżeli przyklejamy coś okrągłego, jak na przykład takie zwykłe okrągłe koraliki, a nie płaskie, to wtedy jest ryzyko, że będą one zahaczać o buta przy chodzeniu, przy zginaniu stopy i po prostu mogą troszkę odpadać. Natomiast jeżeli będą to płaskie koraliki, to nic, dosłownie nic się nie odkleja ani przy chodzeniu, ani przy praniu, także jednak polecam Wam robić to na płaskich koralikach, płaskich brylancikach. Także to by było na tyle, mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić taką oto kurtkę jeansową, to zapraszam Was do pierwszego filmu z tego maratonu, ponieważ dzisiaj już jest chyba piąty dzień, o ile się nie mylę, tak? Dzisiaj jest piąty dzień, tą kurtkę zrobiłam pierwszego dnia, także w opisie Wam wrzucę link do pierwszego filmu i do wszystkich poprzednich, jeżeli oczywiście ich jeszcze nie widzieliście. No i ja już się z Wami żegnam, pamiętajcie, że widzimy się jutro o 18 w kolejnym DIY. Do zobaczenia, cześć! Let me know you're freaking, let me know.